Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Little Nightmares. Mam nadzieję, że tej garstce osób, której się ta gra podoba, utrzyma się i będzie około 100 wyświetleń przy tych odcinkach. No to jest bardzo mało, ale wiem, długo nie nagrywałem, mam to, co mam, także... Ja nagrywam dalej, a jak będzie więcej osób, będę się bardzo cieszył. Stałych widzów proszę o łapeczkę w górę już teraz, a jeżeli jesteś nowy i dopiero wbiłeś na mój kanał, bardzo proszę zostaw subskrypcję i oglądaj, bo będzie się działo tutaj więcej. Miłego oglądania życzę i piąteczka. Postanowiłem umieścić kamerkę troszeczkę wyżej z tego względu, że czasem potrafiła zasłaniać niektóre akcje w grze, także mam nadzieję, że teraz będzie troszeczkę lepiej. Nie no, musi być troszeczkę lepiej. Dobra, lecimy sobie do góry. Do góry, koleżko. I co? A, jest tu, dobra. Ja się pewnie muszę tego złapać. Znając życie... Tu? Okej. Okej, nie można się puścić, już wiem. Już wiem. O fuck, tam jest jakiś ktoś. Wydaje, że następny pewnie boss jakiś durny. Okej. O matko, znowu jestem głodny troszeczkę. Tam, gdzie szczury, tam jest i jedzenie, także... Pewnie tu na łapce dla szczurów było jakieś jedzonko. Ale szczur już zdążył to zjeść. Także powiem wam, no że... Może szczura mogę zjeść na przykład? Zawsze się zdążę z tym, żeby zjeść cokolwiek. Ale nie wiem, jak to będzie teraz. Szczurze, mogę cię zjeść? Nie mogę go zjeść, niestety. Ej, co jest? Ja jem szczura, poważnie? Okej. Niech będzie. Tylko, że to takie troszeczkę było... nie halo. Troszeczkę to było nie halo. Pewnie muszę to popchnąć tutaj. Tak, żeby inaczej. Okej, muszę pewnie to przesunąć. O nie, coś czuję, że tu jest pewnie ten... A ja to może mogę zjeść? Ja to robię na YOLO. Okej. Powiedzmy, że mi się udało. Thank you.
Teraz pytanko, gdzie jest... Pytanko, gdzie jest klucz? O nie, really? Nie wiem. Oni wszyscy mają... Aha, ja muszę jeszcze raz robić to samo, no po prostu zarąbiście, no. A dobra, wiem, że to się robi po prostu na YOLO. O ten ciul! O ten ciul! No nie no! Wrzucił mnie do tego. Do... Nie, muszę jednak troszeczkę po cichu przejść. Muszę obczaić, gdzie jest klucz w ogóle, bo to jest... Gdzie on jest? To jest najgorsze w tym wszystkim, bo ja bym poszedł... Tam na pewno do góry muszę wyjść. Gdzieś u góry pewnie będzie klucz. A jak nie, to gdzieś jest tutaj przejście. To on mi raczej nic nie zrobi, nie? Ale mimo wszystko wolę chodzić po cichu. Żebym tylko nie spadł stąd. Żebym tylko stąd nie spadł. No tu nie ma przejścia. Poważnie. No i znowu... No okej, okay, dobra, to już jestem tutaj, także easy. Okej. Okay. Nawet się zbytnio nie będę chyba krył. W związku z tym... On mnie raczej nie będzie słyszał. To sobie przestawimy tu. Na pewno dobrze idę, bo... No bo jaki byłby sens? O, fuck, prawie bym spadł. Pewnie trzeba iść do góry. Dobra, jestem u niego w kiblu. Co te ziomeczki mnie próbują powiedzieć? Jestem bardzo... tego ciekaw. Nie no, zrobiłem najgłupszą rzecz, jaką mogłem zrobić. A mi po prostu chyba dalej. Ale tylko chyba. Aha, ja znajdę klucz i mogę tędy jakby wrócić. Niezauważonym. Jest drugi kucharz.
Ważne, że jesteśmy u góry. Bo jedynie chyba będę mógł dołem przejść niezauważony. Więc dlatego ta winda tutaj jest dodana. A potem to się zobaczy, bo jeżeli chodzi o klucz... Chyba, że będę mógł skoczyć z łóżka, albo z tej... Dobra, już wiem, co mam zrobić. Już wiem, co mam zrobić. On jak wyjdzie... Ja mam sobie skoczyć tu, rozbujać się na tym i złapać klucz. Tak mi się wydaje. Tak czy nie? Boże, ja znowu kombinuję. Z dwoma kamerami będzie ciężko teraz coś czuć. Z dwoma kamerami będzie po prostu ciężko. Mamy zapis, czyli... Tam gdzie ciemno, tam mnie nie widzą. To jest chyba raczej... oczywiste. A musimy ogarnąć schemat, co on robi. On jest paskudny. Aha, zobaczył mnie. No to ogólnie zajebiście, no. Dobra, on jest głupi, po prostu. On jest głupi, po prostu. Ale ja tu już nie przejdę. Nie, nie, nie zaglądaj tu. Teraz ran. Ja nie wiem, gdzie on jest, no to jest najgorsze w tym wszystkim. Aha! Okej. Okej. Tu jest jakaś winda na jedzenie, czy...
Okej, okay, no to tak z głupa mi wyszło. Czy ja nie mogę tego zjeść? To mam znowu znajdźkę. Okej, dostałem za to coś, nie wiem co. Coś w ogóle w związku zrobić z tym, z tamtą dźwignią na dole? Czy raczej nie? Nic, wejdziemy na chwilę tu jeszcze. Bo tu jest ta dźwignia, która coś tam zrobi z mięsem. Tu jest w ogóle wyjście. Inne jeszcze. Dobra, już wiem co. Już wiem co trzeba zrobić. Okej. Robimy kiełbasę. Trzeba coś tutaj wrzucić. Któreś z mięs. Tylko jak ja to mam zrobić? Tu? Okej, i to powinno wystarczyć. Coś czuję. Czy tu coś jeszcze jest? To jest też szynka? A tak, dobra, zarąbiście. To już dwie sobie od razu walniemy. Będzie prawie gotowe, powinno spaść, coś czuję. IQ. Się boję, że one zaraz mnie usłyszą, te dziady. A, dobra i... No i easy. Jak na razie do tej pory. Prosiliście... Znaczy jeden z widzów prosił o 30-minutowe odcinki. To chyba był Kubiks nawet. Także... postaram się takie robić. Mniej więcej. Już mamy 22 minutki, także... Także jeszcze koło 10 myślę. Dobra, kolejny klucz. I strzelam, że to jest winda właśnie do tego klucza.
I strzelam, że teraz spotkam się z tymi... Aha! No zarąbiście po prostu, no. Zarąbiście po prostu. Jakby nie widzę innej możliwości tutaj, nie wiem, schować się, uciec. Może się trzeba wpieprzyć po prostu od razu na... Dobra, tu jest miejsce na schowanie się. Dobra. Mnie tu nie ma. Weź spieprzaj. Nic mi nie zrobisz. Taki zepsuty serc felu do zupy. Czyś ty zwariował? Dobra, on mnie ogólnie nie słyszy, tylko tamten miał takie umiejętności. Ha, bitch. On mnie będzie ścigał, to jest chyba... bardziej niż pewne. Ja nie mam tam czym rzucić. Ale on to chyba otworzy, coś czuję. Tak? Mam nadzieję, że to tak już zostanie. Dobra, już wiem, gdzie mam iść. Dobra. Easy. Ale głupia ta gra jest, no. Dobra, chodź, omeczku. Dawaj, no. Nie ma na co czekać. Tylko i wyłącznie tędy. Przejdziesz tu? Przejdziesz tu. A tu jest klucz. Patrzcie, kurde, nastawił się jakby, nie wiem. Ja coś muszę pewnie zrobić tam, żeby go tu przywołać. Dobra, wiem już co. Jezus, jakie to jest stresujące. Dawaj. No i czemu to od razu się... Bitch. Okej, dobra. Mamy pochowane. Także easy. Tam jest piecyk, czy co to jest? Dobra, ja chyba muszę... Nie wiem, skąd muszę skoczyć. On to otworzy pewnie. No wiedziałem. Aha. Okej, dobra, tu się muszę chwycić. Okej, okay. Mamy zapisany stan gry. Chyba.
Okej, tam muszę iść. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że tym, którym ta gierka się podoba, ten odcinek również się podobał. Stali widzowie, bardzo proszę zostawić tutaj łapkę. A nowi widzowie, bardzo proszę o subskrypcję. Trzymajcie się i do następnego odcinka już jutro o 21 godzinie. Trzymajcie się, piąteczka, pa, pa.